Mariola, Mariola, mam pomysł. Co żeś wymyślił? Mariola, idę do sklepu po bułki, mleko i jadę do Polski, otwieram biznes. I tak ci nie wyjdzie, zaraz wrócisz. Nie, Mariola, teraz to już na bank. Mówię ci, mam zajebisty pomysł. Pamiętaj, że w poniedziałek na fabrykę. Nie, Mariola, tym razem żadna fabryka, zobaczysz. Zamknij drzwi, jak będziesz wychodził. Jeśli idzie o wyjazd do Polski, to kilka lat temu byłem bardzo niezdecydowany. Na szczęście teraz... sam nie wiem. Aha, uwaga na parkingi w Luton, zwłaszcza ten długoterminowy. Mimo iż nie działa, nadal można kupować miejsca przez internet. Mimo iż zamknięty, nadal można wjechać na jego teren i do usranej śmierci czekać na autobus, który dowozi pasażerów na lotnisko. Autobus oczywiście nigdy nie przyjedzie. Nikt tu nie widział autobusu od 4 miesięcy. Z parkingu długoterminowego klienci automatycznie przekierowywani są na parking krótkoterminowy. Wszystko oczywiście za darmo i w ramach walki z koronawirusem. Spoko, powie wam obsługa. Każdy, kto wykupił kilkudniowy bilet postojowy, bezpłatnie parkuje teraz bliżej lotniska i stamtąd na piechotę idzie do terminalu. Po czego obsługa wam nie powie, to fakt, że nie przeprogramowano bramek i za 5 dni postoju na parkingu krótkoterminowym doliczy wam się do rachunku automatycznie 130 funtów. Czy trzeba płacić ekstra? Nie trzeba! Ale czeka was trochę wyjaśniania, zanim opuścicie parking. Jak wygląda idiota? Słyszałem, że jak jestem w Warszawie, to mam jeździć jak warszawiak. Co to kurwa ma znaczyć? To jest polonez. Następny przystanek Łomża Złota. Ten wyjazd do Polski będzie inny niż wszystkie pozostałe wyjazdy do Polski. Teraz to ja otwieram firmę, ja będę szefem i to ja będę żył na poziomie. W przeciwieństwie do większości Polaków wracających z emigracji, wpadłem na dość oryginalny pomysł. Otworzę restaurację i będzie się nazywała Mała Brytania, gdzie będę serwował smaki Brytanii. A co myślisz o tym? Psychologowie polscy potwierdzają, aby zredukować stres związany z prowadzeniem firmy, należy przytulić dziennie 3 osoby. Albo jednej przypierdolić. Ja tu widzę smak Brytanii. Tylko u mnie poczujesz, jak smakuje prawdziwy Brexit. Klientów będę częstował chlebem z chipsami, sosem gravy. Sos gravy to takie brązowe coś, co oni polewają na ciastka, lody, ziemniaki. W smaku Brytanii klienci będą jeść rybę z frytkami, paracetamol, herbatę z mlekiem i lody o smaku porannej trawki. Jakbym był chorym dzieckiem, to też chciałbym te wszystkie nakrętki. Tak więc otwieram własny biznes, bo pracował dla nikogo nie będę. Jak zacznę na kogoś pracować, to szybko stanę się agentem 007. Zero motywacji, zero kompetencji, 7 przerw na kawkę. Dlaczego wybrałem Łomżę? Bo bloki można kochać, nienawidzieć, albo z czystym sercem powiedzieć, podobają się dla mnie. Dlaczego Łomża? Bo trzepaki, ławeczki pod blokami i jaśnie panowie. Skorzystam z mojego pierwszego prawa pobytu w Polsce do siedzenia na ławce. Pod blokiem. Bo zwykły osiedlowy internet 10-krotnie deklasuje ten brytyjski od BT. Bo brytyjski benefit w przeliczeniu na złotówki to nadal opłacalny przekręt. Dlaczego Łomża? Bo o ile w Anglii wszyscy ciągle udają, że jest wirus, tutaj już nikt nawet nie udaje. Chociaż nie, wróć. Podobno po 14 października będą udawać, że jest druga fala. No i słynne rondo w Łomży. A czy tobie już listonosz przyniósł emeryturkę? Im więcej czytałem o otworzeniu własnej firmy, tym bardziej przekonywałem się, że Polska to taki jeden wielki trójkąt bermudzki. Polityka, woda, religia. Więc gdzie jak nie tu? Aby otworzyć smak Brytanii, musiałem znaleźć dobry lokal. Lokal wyróżniający się na tle innych. I znalazłem! Dom w architekturze brytyjskiej będzie idealny! Idealnie, bo na ulicy Brytyjskiej 10. Jestem zainteresowany 10. Rejestrując firmę online, nie dowiem się oczywiście, jaki VAT mam płacić. Co to jest VAT europejski? A przydałoby się rozliczać VAT europejski, jeśli chcesz rzeczy sprowadzać z Unii Europejskiej. Ile trzeba miesięcznie topić w ZUS-ie? No to już musisz wiedzieć, wysiadając na lotnisku w Warszawie. Od mojej ostatniej wizyty w Łomży znacząco podrożało mięso. Podrożał cukier, podrożał chleb.
szczęśliwie potaniały konie wyścigowe. Polska czeka na młodych, polskich przedsiębiorców wracających z zagranicy. A właśnie, pozwolenie na sprzedaż alkoholu. W skrócie, koncesja na obrót wódką. W Polsce jest taka piękna ustawa, nazywa się Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z całej tej pięknej nazwy ustawy na Wyspy Brytyjskie dotarł tylko jej ostatni człon. Alkoholizmowi. No więc ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi tłumaczy, ile miesięcznie muszę zapłacić rządowi polskiemu, żeby móc sprzedawać wódę. Otwieranie w Polsce restauracji bez koncesji na sprzedaż alkoholu, to jak załatwianie się bez papieru toaletowego. Niektórzy to robią i nawet im się podoba. No więc w zależności od tego, jak daleko moja knajpa znajduje się od kościoła, jak daleko moja knajpa znajduje się od szkoły, ile procent ma mieć alkohol, który chcę w niej sprzedawać. Różna jest cena koncesji. No więc im więcej chcę pchać tych procentów w naród, tym więcej koncesja na alkohol będzie kosztowała. Najdroższe są 18% sikacze, 2100 zł. No i umówmy się, w Polsce od 18% Polacy zaczynają dopiero komfortowo rozmawiać o pogodzie. Zanim w ogóle coś takiego jak kupno koncesji na sprzedaż alkoholu przyjdzie mi do głowy, muszę dostać pozwolenie na prowadzenie działalności od polskiego sanepidu. W praktyce działa to tak, że składam wniosek do sanepidu, a ten ma 30 dni na odpowiedź, tak. Lub nie. I nie znam urzędnika, który podjąłby decyzję po 30 dniach. Nagle z 30 dni robi się 60 dni. Nagle z informacji lokal będzie do odbioru do końca lipca robi się informacja lokal będzie do odbioru do końca roku. No i poza klasycznym z mojej strony nie mogę za dużo zrobić. Dlaczego Łomża? Bo idę i dalej już nie ma Łomży. Tak chodzę i chyba zgubiłem cywilizację. Dzień dobry. 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 Wszyscy pracownicy mojej restauracji muszą posiadać tak zwane książeczki sanepidowe. Wszyscy pracownicy muszą być przebadani. I to ja ich na te badania wysyłam. Zawsze, kiedy próbuję drzeć się do kamery, przejeżdża samochód. No i sanepid zaczyna w tych moich pracownikach grzebać, oczywiście na mój koszt. Okresowo sanepid wpada na niezapowiedziane kontrole. Głównie dlatego, że ktoś doniósł. Podobno anonimowe donosy na konkurencję są nadal bardzo modne w Polsce. Ja nie rozumiem, jak można donosić na drugą osobę. Aby dobrze zabezpieczyć się na kontrolę z sanepidu, muszę rozwiesić po całym swoim lokalu dużo mądrych instrukcji i opisów. Do monitorowania poziomu czystości, analiza zagrożeń, krytyczne punkty kontroli. Trochę dużo jak na chłopaka, który całe życie pakował kwiatki na fabryce. Do sanepidu podpierdolić możecie każdy niezadowolony pracownik twojej restauracji. A nawet sąsiad, który dopiero co wrócił z Anglii, tylko zamiast otwierać restaurację, otworzył trzecią butelkę. No i co gorsza, jak otworzę swoją restaurację, to muszę mieć pracowników, a im trzeba płacić. I to nie mało im trzeba płacić. A jak proponuję im owocowe środy i słodkie czwartki, to oni proponują mi toaletowe piątki. Ja im o coachingu i samorozwoju, a oni mi o jakichś podwyżkach. Mówią, żebym sobie dupę wytarł tymi szkoleniami. Ty jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Własna działalność to chyba jednak nie dla mnie. Ale znam kogoś, kto prowadzi kilka firm i mieszka w Warszawie. Pojadę do niego, może mnie zatrudni. Na pewno mnie zatrudni, ale ma tyle firm, że na pewno znajdzie tam miejsce dla młodego, prężnego, po 13 latach w fabryce. Nigdy też nie ogarnę, dlaczego ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę na stałe, zachowują jakiekolwiek prawa wyborcze. Dlaczego ludzie mieszkający w rzeczywistości A mogą bez konsekwencji kształtować rzeczywistość B? Szczególnie bawią mnie politycy krzyczący: Polacy, wracajcie! Ojczyzna za wami tęskni! Oczywiście, że tęskni. Kiedy podliczam koszty życia w Polsce i ewentualne przychody, to widzę, że nie tylko tęskni, ale też zanosi się płaczem. Dobra, Passat. Teraz, żeby się udało. To jest firma Marcina. I tu na bank będzie jakaś praca. Dzień dobry, panie Tomaszu. Cześć, Marcin. Marcin, nie uwierzysz. Nie uwierzę. Marcin, bo ja próbowałem założyć firmę w Łomży, ale mi nie wyszło i pomyślałem, że zrobię ci niespodziankę, przyjadę i może mnie zatrudnisz. No i super, właśnie szukamy ludzi do pracy. O, to super. Mamy szereg stanowisk dla ciebie. Na samym początku, nie wiem jakie masz kompetencje, ale mógłbyś zacząć. Ja w fabryce 13 lat. No to idealnie. Poszukujemy osoby, która zna język polski, to ci bardzo dobrze wychodzi. No znam. Język angielski, czyli wystarczy to be or not to be. I am. Great. Dobrze. I chiński byłby bardzo miły, bo my dużo właśnie z Chińczyka zamawiamy. No po chińsku to nie bardzo. Ich, ni, san. To tu, mógłbym tu pracować, tak? Tak, zapraszamy. Dobrze. Proszę sobie usiąść. Jak to się włącza? Wystarczy podnieść. Tak. Maile, te sprawy. Co to jest user? User to znaczy użytkownik, czyli logujesz się do swojego profilu, odbierasz maile, czytasz te maile. To, bo ty mówisz, że angielski, a to po jakiemu jest? Nie masz jakiejś prostszej pracy? No to tak trochę... Pracowałeś kiedyś w banku?
No, to na kanale mówiłem, że pracowałem w banku, to też na fabryce. To może damy cię do działu prawnego, do analizy dokumentów. Mamy ich trochę. O, to... Tak. Robiłeś kredyty i inne rzeczy, więc... No, tak, tak mówiłem, nie? No spróbujmy, dochodź. No dobra. Marcin, to ja zostawię włączone, bo to ja nawet nie wiem, co z tym... Dobrze, to ja patrzę. Tylko na przyszłość możesz się nauczyć. Marcin, z całym szacunkiem, no fajna praca, ale, ale myślę... No, coś bardziej kreatywnego. A tu miałeś gogle napisane na tym, na drzwiach. I jest na szybie teraz. Jest, dobrze. Okej. Okay. O! Zacząć. Tutaj to ja mogę pracować, Marcin. Sekretarów i zaczekaj, zaraz coś przyniosę. Dobrze, super. I tu ja mogę, Marcin, i co ja tu będę robił? Zarabiał pieniądze, nie? Masz trochę dokumentów. Dwie godziny możesz przejrzeć, zobaczysz sobie jakieś błędy. Bardzo proste. To jest jedna umowa, tylko 25 stron. Marcin, ale to... Nie masz jakiejś innej pracy, to tak... To takie... Wiesz, no, jak człowiek po fabryce, to jednak by chciał, wiesz, jednak coś innego, nie? No papiery, no Marcin, no, no z moimi umiejętnościami. Marcin, to jest jednak... 13 lat w Anglii, wiesz, i... Ale pracowałeś w tym banku, czyli znasz się na liczbach. No, na kanale tak było. Bo mógłbym cię dać do działu księgowego i... O! Daleko nie przejdziesz tutaj, obok. Tu? Tu obok wystarczy, tu jest dział księgowy. Marcin, przypomnisz mi, jak to się włączało? No to nie jest ci na początku potrzebne. A, okej. Okay. Tutaj masz szereg dokumentów księgowych. Co? Dzisiaj jest 23, do 25 robimy, później trzeba wysłać JPEG-i tak zwane, mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Wysłać kogo? JPEG-i. To są takie pliki kontrolne do Urzędu Skarbowego. Marcin, no ja na nie musisz mi tłumaczyć, że na fabryce 13 lat wiesz, no właśnie. Kwiat. I teraz tak, włączasz ten komputer znowu tym samym przyciskiem, ale to już się nauczyłeś? Jakbyś tak mógł jeszcze z kilka razy go włączyć i pokazać mi, jak to się robi. Tym guzikiem, tak. Włączysz, zalogujesz się na User, jak ty to powiedziałeś? User. Hasło 123. Uuu, Marcin, musisz mi zapisać. No dobra. I tam jest taki program Optima. Jak? Optima, albo Sage, możesz używać Sage. W Anglii na pewno znacie Sage. Ty Marcin, tylko jak się pisze Sage? Sage? Sage. No i dwie godzinki powinno ci to wystarczyć. Ale... To na razie. Cześć, Marcin. Radę to. Nie bez powodu minimalna krajowa jest w twoim zasięgu. A tak bliżej mojego profilu, wiesz, no chłopak przyjeżdża z Anglii, no wiesz, no 13 lat był, a fabryka, wiesz, kwiaty, no angielski perfekt. Coś, no nie dobra, wiem, bo to... Może coś z informatyką związane. To mi tak... Informatyka, to może sobie pogrzebać, jakieś układy, nie układy. O, to wiesz, w kwiatach też. Tylko tam nieco mniej płacimy. Połowę, normalnie połowę pod stołem, ale... Właśnie, chodź. Dobra, pokaż mi ten stół, pod którym płacisz. Tutaj na koniec miesiąca siadamy, ja z tej strony, ty z tej strony. I część po prostu pieniążków daję ci pod stołem. A, okej. Okay. Tylko ten informatyka. Informatyk. No to bardzo prosta sprawa, patrz. No. Mamy tutaj urządzenie typu serwer. Co? Serwer. Właśnie to musisz naprawić, bo to nie działa. A jak podłączyć się... go, zainstalować system, żeby 12 użytkowników mogło w poniedziałek zacząć pracę. To jest bardzo prosta sprawa. Patrz. Nie. Słuchaj. Mi to się z tej pracy najbardziej podoba, tylko to pół pod stołem. Pół pod stołem. No, to pod tym stołem, nie? Ja mogę ci płacić to pół pod stołem, tylko no, fajnie by było, jakbyś coś robił. No Marcin, pomyśl, no chłopak z Anglii, 13 lat. Masz jeszcze jakąś inną pracę? No tak to położyłeś, a ja to nie wiem, co z tym robić. To informatyka to serwery robi, tak? Tak, między innymi serwery, no. Okay. Nie miałbyś jakiejś innej pracy, coś innego? Jakbyś mnie na przykład zrobił szefem. Szefem? Szef. Ale szef wszystkich szefów, czy tylko szef? Szefem tego. To nie ma problemu. Co robi szef? Musiałbyś sobie tutaj usiąść. O. Włączyć laptopa. No dobra.
No i 8 godzin sobie siedzisz i szefujesz. A, okej. Okay. Czyli po prostu siedzisz i monitorujesz, co inni robią, szefujesz, czasami krzykniesz. Siedzisz po prostu. Zobacz sobie, czy ci to odpowiada. Dobrze. Jak ja mogę swój potencjał wykorzystać? Wiesz, no jednak chłopak 13 lat w Anglii. Nie? Fabryka, kwiaty. Ale szef, pamiętaj, jeszcze podpisuje. O. Po prostu podpisujesz dokumenty. Teraz nie ma dokumentów, ale możesz sobie wyobrazić, tak? A. Czy nie? Z wyobraźnią to u mnie tak wiesz. Marcin, ja myślałem, że wiesz, no Warszawa, nie, firma. No masz może tą walizkę i wracaj do Anglii, co? Marcin, jeszcze nigdy w życiu mnie tak nie obrażono. No ale zaproponowałem ci tyle pracy, to nie za małe pieniądze. Szefem chciałem cię zrobić, ci nie pasuje. Języka chińskiego nie znasz, także chińszczyzny nie zamówimy. Ja myślę, że moje doświadczenie nabyte w Anglii, no ono by się tu marnowało. Tak, więc... tak. Też mi się tak wydaje, Tomek. Więc ta walizka, ja ci wskażę może drzwi, co? Gdzie? Do wyjścia, żebyś trafił. Mariola, nie wyszło mi. Dzwonili z fabryki start o 18:00.